Następna sprawa. Słychać o możliwości jakichś strajków, protestów. Zaczyna się kampania prezydencka do wyborów. Na pewno one będą. Nie, ja tam nie mam zamiaru nikomu zabraniać protestować, ale no, czy wielka polityka nie przeważa nad interesem zawodowym rolników czasem? No właśnie. I tutaj jest problem, że też słyszę o różnych planach, że jak już się obsiejemy, zbierzemy, to zaczniemy strajkować. Nie? Tylko tak naprawdę, żeby nie słyszę na razie tak do końca, co chcemy osiągnąć, tylko słyszę, że chcemy protest osiągnąć. Jest to może trochę złe, może są to przygotowane rozwiązania różne, ale uważam, że najpierw trzeba prowadzić dialog, co chcemy i co można zrobić. Samo to, że chcemy na przykład wysokich cen zbóż albo innych rzeczy, to wiemy, że to nie jest zależne od, tylko tutaj od samej władzy. No ale jak ci protestujący powiedzą, że obawiają się rolnictwa ukraińskiego teraz i mleka i zboża, no to jest uzasadnione. To jest uzasadnione. Jeśli to przykład tego, co żeśmy mówili wcześniej, memorandum by było realizowane w pełni, no to wtedy mleczarze mają powody do strajków, poważne. Najbardziej doinwestowany i najbardziej trudny. Polski. I najbardziej polski. I najbardziej trudny. I jest taka prawda, że jeżeli ktoś z mleka odejdzie, to już nie wraca. I to trzeba pod uwagę wziąć. Bo wczoraj, wtedy, jeżeli dzisiaj... Przepraszam, że rozmawiamy o mleku, ale jak można powiedzieć, jak wiesz, ja mam kota na punkcie mleka. Koty nie piją mleka podobno. No właśnie, ale nie, służą do reklamy niektórym. No tak, ale moje piją mleko. No. I żyją. I są całkiem zdrowe. I żyją wiele lat. Ale wracając do tej sytuacji, na przykład w mleku odejście, potem to jest ogromne nakłady nawet finansowe, gdyby ktoś chciał, żeby wrócić. To nie jest takie już proste. Bo w trzodzie to jest sprawa prosta. Ktoś tylko zajmował się tuczem, tuc skończył, za chwilę może prosiaki kupić, może nie kupić. Jest to o wiele łatwiej. Jeżeli opieramy dzisiaj, a tak opieramy, bo jeżeli 70% tuczu opiera się na tuczu warchlaków duńskich, niemieckich, holenderskich i innych, no to jest żaden ten problem. Gorzej będzie, jak tych prosiaków nie będzie. No, ale to już jest zupełnie inna dyskusja. Mamy porty zbożowe? No, nie, no tak, mamy to, żeśmy mieli cały czas. No, no. Nie widzę, żeby powstawały jakieś większe moce przerobowe. No, chociaż tutaj... Polska Grupa Spożywcza stara się o teraz ma być ten przetarg. Ale są też wielcy hamulcowi. Są wielcy hamulcowi. Lobbyści, którym nie podoba się, że Polska Grupa Spożywcza... Ja myślę, że handel zboża w ogóle w świecie, to jest, trzeba mieć dosyć różne rozeznanie w rynku i różne układy, ale być właścicielem przeładunku portów, to też się ma duży wpływ. I na różne rzeczy. Można, polski cukier może podpisywać umowy, z kim będzie to handlował, bo to wtedy nawet łatwiej, bo wiemy dobrze, że to też parę firm rządzi tym światem, tym handlem zboża, ale niekoniecznie musi być właścicielem portu. Sprzedałeś zboże? Zboże ja częściowo sprzedaję, bo zawsze sprzedaję, ze względu na to, że robię materiał nasienny. I pszenicę trzeba po prostu sprzedać, żeby... Znaczy miałeś zakontraktowane. Zakontraktowaną do Iharu, do Szeldec, więc to muszę, bo oni muszą przygotować go. Żeby... A coś konsumpcyjnej sprzedałeś? Konsumpcyjnej nie sprzedawałem, to zawsze trzymam na wiosnę, bo jak sprzedaję teraz duże ilości A tej nasiennej... A jakie parametry były te twoje? Bardzo dobre. To znaczy? Białko było powyżej 14, glutenu 30 chyba 4 czy ileś, więc to były... No, to byś ponad 900 zł netto dostał. Dzisiaj bym dostał. No. To dużo czy mało? Ja myślę, że musimy wiedzieć, że tych kosztów produkcji trochę spadło, które spadły, bo trzeba powiedzieć, że może nie wróciły do cen, że tak powiem, sprzed pandemii i wojny, ale są już w miarę się ustabilizowały. I cena dzisiaj pszenicy, która by pewnie satysfakcjonowała producentów, to jest na poziomie około 1000 właśnie złotych. To jest bo nie można mówić, no, że ona wróci do 1500. Ale paszówka chodzi po 650, no po właśnie. 70. No i to jest problem. Ale paszówka to jest to, co mówimy wcześniej. Jak nie mamy zwierząt, to kto ma tą paszę zjeść?
Nie, bo to jest zamknięte koło. Nie, no ja chciałem powiedzieć, że teoretycznie to tuczniki albo świnie, no, a to ja odróżniam. Ale to jest prawdą, jeżeli ktoś, ale to często rolnik nie ma wpływu, czy mu wyjdzie pszenica dobrej jakości. Na glebach dobrych jest łatwiej to zrobić, a na glebach słabszych jest trudniej. Więc to jest też taki problem, który trzeba by było zmienić. Druga sprawa także, trochę trzeba się tym ekoschematom przyjrzeć, bo żeby znaleźć sposób, bo dlatego zboża czasami mamy słabą jakość zbóż, ze względów tych, że jest rzadko wymieniany materiał siewny. W innych krajach jest to wymiana na poziomie 50-60%, a u nas mamy na poziomie 15-20%. Czy jakość, a czy nie jakość? A jakość zależy też, czym się właśnie sieje. Pytanie, które na pewno rozwiniemy ostatnie z tych ostatnich. Czy wierzysz, że prezydencja Polski coś zmieni dla polskiego i unijnego rolnictwa? Myślę przede wszystkim o łagodzeniu Zielonego Ładu, gdzie od tych wariatów klimatycznych całe państwa odchodzą i to cywilizowane. Nie tyle odchodzą, ale łagodzą. Myślę, że mamy ogromną szansę, swoje 5 minut, że w tym momencie akurat prezydencję będziemy mieć. To jest, a czy się uda osiągnąć cele, które chcielibyśmy, to już zależy od nie tylko ministerstwa, ale od rządu stanowiska. Bo to jest. Rozumiem, że konkretne rozwiązania i postulaty Krajowa Rada Izb Rolniczych ma i wnet przedstawi. Tak jest. I to mamy różne rzeczy. Ja cały czas z ministrem Sikierskim w kontakcie jestem. No ale to minister dobrze, przekaźnikiem chodzi o. Bolączką naszą. Jest minister, bolączką rolników jest niestety Ministerstwo Klimatu. Klimatu i z panem wiceministrem od łowiectwa na przykład. No ale to już nie chcę tematu drążyć dalej, bo to jest temat dosyć trudny. Więc trzeba dotrzeć do premiera, żeby pewne sprawy rozwiązać. Do premiera to raz. Ja ubolewam nad jeszcze jedną rzeczą, Krzysztof, że z tych grona 52 europosłów, których mamy, tak naprawdę na rolnictwie się mało kto zna. Że 30% budżetu ponad Unii Europejskiej, który na rolnictwo jedzie, i jest, że tak powiem, rozdzielany jak przez, że tak powiem, w Europarlamencie nie ma ludzi, którzy się na rolnictwie znają. I to jest nasz ból. Druga sprawa, do Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego szli ludzie trochę za karę. Myślę, że przed nami ważny czas. Jeżeli wykorzystamy, że tak powiem, znajomość funkcjonowania Unii Europejskiej przez ministra Siekierskiego i przez mocno stanowisko i rolę, jaką odgrywa premier Tusk, można dla rolnictwa zrobić wiele rzeczy, zaproponować do przyszłej wspólnej polityki rolnej, bo to rozstrzygnie się w roku 2025, jaka będzie wyglądała Unia Europejska po roku 2027. To są decydujące i my rozpoczniemy jak gdyby tą dyskusję całą nad tym, jak ma być. I jeżeli ją, bo to jest, w Unii Europejskiej jest tak, że zawsze kadencja, która jest przed i po, jest jak gdyby ma wpływ na tą wspólne różne plany i to akurat to działania. Więc szansa jest. Na ile wykorzystamy ją, to już będzie zależało dużo od nas. Wszystkich. Dużo też zależy. I oczekiwania są Europy też duże wobec nas. Nie wiem, jakie oczekiwania są polskich rolników. Jak słyszę tylko hasła, to wyjdźmy z tego eurokołchozu, jak to się nazywa. I czy wyjście zwanego... Takie się używa określenie. Używa się. Czy to jest dobre rozwiązanie dla polskiego rolnictwa? Nie, według mnie to jest to złe. Bo jeżeli jesteśmy dzisiaj... A według internetu jest bardzo dobre. Ale musimy o tym mówić otwarcie. Jeżeli mamy nadwyżki to produkcji żywności, a mamy. I mamy możliwości jej zwiększyć. Też mamy. Jeżeli dzisiaj Unia Europejska jest naszym porterem naszych to produktów, no to nie ma o czym nawet mówić. Już mijam te różne dopłaty i różne rzeczy, które są. Ale rynek zbytu, podstawowa sprawa. Gdybyśmy odeszli od Unii, podejrzewam, że ten rynek byłby trudniejszy i utrudniony.
Na pewno nie będzie chciała od nas Białoruś. Sam pan redaktor mówił przed chwilą, że oni rozwijają produkcję. Putin zwiększył parokrotnie swoje możliwości. To on od nas tej żywności... To oni od tej żywności nie. My myślimy, że jeszcze ten wschód jest taki, jak był 20 lat temu. Nie jest. On już nie jest. On by chętnie do nas sprzedał. No i rozwija produkcję i Putin, i Ukraina. A z powodów ideologicznych ani Białoruś, ani Rosja nie będzie rynkiem zbyt. Wszak Niemcy do wojny mimo sankcji Putina zwiększali eksport żywności do Rosji systematycznie. Polska straciła. Redaktorze, pamiętamy obydwaj, co nam dała ta zamknięta granica, to zachodnia, nie? A co nam dała otwarta? I to pamięta, te młode pokolenie tego nie pamięta trochę. No i właśnie, jak myśli, że wyjdziemy za Ukrosów, to będzie tak. Nie, to jest błędne akurat to myślenie. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, róbmy tam zmiany, pilnujmy interesów swoich i unijnych i znajdzie się, jeżeli będziemy argumenty mieć, również sprzyjającą okoliczności różnych krajów, które nam mogą w tym pomóc, bo dla nich rolnictwo też jest ważne. Nie sprzeda to rolnictwa, myślę, Francja, Niemcy, bo to dla nich jest zbyt cenne. Ja myślę, że Niemcy mogą trochę sprzedać, na Ukrainę przenieść i Holandia, natomiast Francja, Włochy nigdy nie sprzedają, no i czy Hiszpania. No właśnie, więc trzeba z tymi krajami trzymać, które mają to lobby i rolnicze podobne w sumie do naszego i o to trzeba dbać. Mają silne izby rolnicze, wyposażone w odpowiednie narzędzia i mają silne związki zawodowe. Tak jest. I tam jest to ułożone od wielu lat. A u nas? A u nas wszyscy się cieszą, że powstają nowe. Tak, i że będzie kolejna blokada, z której nic nie wynika. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do Polski Rolnej, do systematycznej rozmowy. Bardzo.